Druidzies Smartogłowie! Tak! Idzie książę Mieszko. O! Oczekiwałem go! Witaj, książę! Ja do ciebie idę z prośbą wielką i z napomnieniem! Bo wy, młodzi, zapominacie o kulcie przodków, o religii, która trzyma nas w ryzach, pomagając nam zjednoczyć się z przodkami, duchami, świętymi piekami, aby cię światowicz pokarał twoją niewiernością! Ja z pełnym rynsztunkiem przyszedłem tu przyszedł, dlatego że z magią nigdy nie wiadomo. Po cóż nam niemiecki Bóg? Mamy własnych książę! Bóg niemiecki jest potrzebny po to, że czasy idą nowe i nie można tkwić w miejscu. Trzeba się dostosować, żeby po głowie nie dostać. Co? Trzeba się dostosować, żeby po głowie nie dostać. Ale obiecujesz, książę, że potajemnie przed Niemcyna i jego Bogiem będziesz wspierał naszego ducha pocieszyciela Peruna i przodków wielbić będziesz i czcił. Nie mogę dać takiej obietnicy. Daj parol! Wtedy bym skłamał. To skłam! Kłamałem w sprawie fioletów, to już im wystarczy. Zatem nie możemy liczyć na twoją przychylność, książę! Oby byle daleko od dworu. Zapewniam cię, że przez wieki jeszcze nie wyplenicie prawdziwej wiary w Peruna i przodków i święte pięki! Na wzgórzach lechickich będziemy wnosić modły do duchów! Tak, przypuszczam, tak. No. Byle z dala od dworu, bo tam są czescy i niemieccy szpiedzy. Nie pójdę na dwór, nie. Daleko od grodów, tylko w puszczach. Tak będziemy czynić. No to tyle, to ja wracam do modłów, książę. No tak. No, operuję, wybrać mojego głupotę! Jeśli będą daleko od dworu modlić, dobrze. Jeżeli będą modlić blisko dworu, to ciąć te pięć. Perunie, wybacz mojego głupotę!